Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrecenzujemy sobie aplikację Carbon, która jest zupełnie nowym klientem Twittera na Androida. I była ona już wcześniej dostępna, tylko nie ze starym jakby wyglądem, można tak powiedzieć. I 31 grudnia jej autor udostępnił aktualizację właśnie do tego nowego wyglądu, który możecie zobaczyć właśnie teraz. No i okej, aplikacja jest podzielona na trzy ekrany, czyli standardowo timeline, interakcje i wiadomości prywatne potem. Nie mamy zmiany motywu, jest tylko dostępny taki motyw czarny, którego możemy jeszcze dodatkowo ściemnić w ustawieniach, co Wam zaraz pokażę. I tutaj mamy na dole, jak możecie dostrzec, miniaturkę naszego profilowego zdjęcia, a także taki plusik, dzięki któremu możemy właśnie dodać naszego tweeta. I tutaj klikając właśnie na miniaturkę, mamy tutaj podgląd naszego zdjęcia w tle, też właśnie w formie takiej miniaturki. I możemy sobie bezpośrednio przejść do ulubionych, jakie daliśmy, list twitterowych, tak, i retweetów, jakie daliśmy, a także bezpośrednio możemy przejść do profilu, który moim zdaniem jest po prostu ślicznie tutaj zaprezentowany właśnie w tej aplikacji i właśnie efektywnie to wygląda. Dobra, i tutaj mamy dalej, możemy przejść do ustawień, które Wam pokrótce omówię. Nie są one jakieś super rozbudowane, ale jest tu parę ciekawych opcji. Możemy bezpośrednio, żeby otwierał nam linki w przeglądarce, bo sama aplikacja ma swoją własną budowaną przeglądarkę, ale możemy właśnie ustawić, że bezpośrednio w naszej domyślnej przeglądarce otwierał linki. Możemy sobie wybrać rozmiar tweetów, czcionkę, w jaką będą po prostu te tweety wyświetlane. Media previous, czyli chodzi tu pewnie o wyświetlanie zdjęć na timeline'ie. I właśnie to, co Wam wcześniej mówiłem, ta funkcja jakby przyciemniania, więc zaraz Wam to pokażę. Trzeba będzie zrestartować aplikację i jeszcze raz sobie w nią wejdziemy. I po prostu wszystkie zdjęcia po prostu będą no czarno-białe i dopiero po kliknięciu na nie, zaraz Wam tu coś pokażę, na przykład to zdjęcie, i dopiero po kliknięciu właśnie na nie po prostu są w normalnych kolorach wyświetlane. Jest to fajna opcja, jeśli przeglądamy timeline, no kiedy nie mamy światła po prostu wokół i wtedy oczy mniej się męczą. Ja osobiście nie używam tej opcji, ale myślę, że na pewno są osoby, którym się to przyda. Dobra, możemy też wybrać sobie, na jaki serwis mają być uploadowane nasze zdjęcia i notyfikacje, czyli możemy sobie wybrać, jakiego typu mają być powiadomienia wyświetlane po prostu na naszej belce, i możemy sobie wybrać, przepraszam za mojego psa, jeśli usłyszeliście jakąś szczeka, przepraszam, i możemy sobie wybrać, w jakiej częstotliwości ma aplikacja sprawdzać nowe powiadomienia. Niestety nie ma tutaj powiadomień push, nad czym ubolewam, ponieważ no lubię po prostu mieć, żeby w czasie rzeczywistym pojawiały mi się powiadomienia, ale niestety tutaj tego nie ma, ale mamy też funkcję don't disturb, czyli nie przeszkadzać. Czyli Carbon nie będzie nas informował o aktualizacjach, jakby naszych interakcjach pomiędzy 12 w nocy a 8 rano. Jest to fajna opcja na pewno. No i to było chyba na tyle. Tutaj mamy jeszcze zarządzanie kontami i takie inne pierdółki. Dalej możemy sobie ustawić jakby wyciszenia tweetów. Nie wiem, jak to ocenić. No chyba tak, chodzi tu o wyciszenia. Tak to tu można przetłumaczyć tą opcję. Mamy wyszukiwanie. Prosta rzecz. I tutaj mamy właśnie te trendy, jakby, czyli hashtagi. I to było chyba na tyle, jeśli chodzi o opcje właśnie wysuwane stąd. No i sama aplikacja, bo już chyba wszystko omówiłem. A przepraszam, nie omówiłem Wam jednej rzeczy, czyli gestów, jakie są dostępne, czyli część Wam pokazałem na pewno, czyli przesuwanie między ekranami.
a także jeśli gdzieś czytamy timeline z góry do dołu i doczytaliśmy do ostatniego tweeta, którego nie przeczytaliśmy wcześniej, możemy dwoma palcami przesunąć sobie na samą górę. I to nie działa też idealnie, bo po prostu aplikacja powinna nas przenieść na samą górę naszego timeline'a. O, teraz przeniosła, jak możecie zobaczyć, a także przesuwając w dół, przesuwała nas do miejsca, jakby gdzie musi przeładować te tweety. Więc bardzo fajna opcja, która nie zawsze działa niestety. Przynajmniej w moim wypadku nie zawsze działa. No i potem mamy taki gest. Dwoma palcami możemy sobie kliknąć na jakiegoś tweeta i możemy dać szybki retweet, więc to jest bardzo przydatna rzecz i myślę bardzo użyteczna, ponieważ bardzo szybko właśnie może ten retweet dać, a także klikając na jakiegoś tweeta mamy różne opcje do niego i możemy sobie przejść do właśnie różnych jeszcze innych powiązanych tweetów i no fajnie to po prostu wygląda. Aplikacja jest bardzo ładna moim zdaniem, ale nie będę jej używał, powiem otwarcie. No jakoś mnie ona nie przekonuje, po prostu wolę wrócić do Tweedle właśnie. Jakoś ona właśnie bardziej ta aplikacja mnie przekonuje, ale na pewno są osoby, którym Carbon przypadnie do gustu. Więc aplikację jak najbardziej polecam, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie wykonana. Więc dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, łapka w górę i widzimy się w następnych odcinkach. Pozdrawiam Was, cześć!